Witam pana skarbnika Roberta Czerwińskiego. Witam pana sekretarza Władysława Szydełkę. Witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych w osobie panią Alicję Zoj, panią Iwonę Felisiak, panią Alicję Błaszczyńską, panią Halinę Niedbałę i panią Magdalenę Pawlicką, dyrektor placówki Banku Spółdzielczego. Witam serdecznie. Witam również naszych gości, naszych drogich sołtysów. Witam panią redaktor Głosu Mylicza, panią Agnieszkę Kaczmarek i witam panią inspektor Biura Rady, panią Martę Mądrecką. Oraz witam państwa przed odbiornikami oglądającymi dzisiejszą sesję. Witam serdecznie panie i panów radnych oraz przybyłych gości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowna Rado, szanowni goście, otwieram obrady 33. sesji Rady Gminy Cieszków 8. kadencji, zwołano na dzień 17 czerwca 2021 na godzinę 14.30. Proszę szanowną Radę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na podstawie zatwierdzonego kworum przez 15 radnych uczestniczy 13 to stanowi większość pozwalającą obradować i podejmować prawomocne uchwały. Teraz państwu przedstawię porządek obrad. Otwarcie podpunkt pierwszy, co już nastąpiło, przyjęcie porządku obrad, podpunkt 2, punkt 3, przyjęcie protokołu z 32 sesji, punkt 4, sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, punkt 5, rozpatrzenie raportu o stanie gminy Cieszków za rok 2020, podpunkt A, debata nad raportem o stanie gminy Cieszków za 2020, podpunkt B, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Cieszków wotum zaufania, podpunkt 6, sprawozdanie z wykonania budżetu, podpunkt A, omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2020, sprawozdanie finansowe gminy Cieszków za rok 2020 oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy Cieszków za rok 2020. Podpunkt B, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2020. Podpunkt C, zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2020. Podpunkt D, zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta gminy Cieszków za rok 2020. Podpunkt E, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta gminy Cieszków. Podpunkt F, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 i podpunkt G, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Cieszków za rok 2020. Punkt 7, interpelacje i zapytania. Punkt 8, wnioski i oświadczenia. 9, punkt, zamknięcie obrad 33. sesji Rady Gminy Cieszków 8. kadencji. Jesteśmy przy punkcie 2, przedstawienie porządku obrad, to już odczytałem. Czy są wnioski dotyczące zmian porządku obrad, szanowna Rado? Panie Burmistrzu? Bo punkt A szósty punkt, podpunkt A, tak? Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2020, sprawozdanie finansowego gminy Cieszków za rok 2020 oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy Cieszków za rok 2020. Zgadza się panie przewodniczący? Dziękuję. Panie wójcie, też wójcie się wspomniał. Dziękuję, więc nie widzę wniosków. Więc przechodzimy do podpunktu trzeciego. Punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Gminy Cieszków. Stwierdzam, iż zapoznałem się z protokołem z 32. sesji, który wierny odzwierciedla jej przebieg. Zwyczajowo jest to on do oglądu w Biurze Rady. Czy ktoś z państwa radnych ma jakiekolwiek wątpliwości do protokołu 32. sesji?
Nie widzę. Stwierdzam, że protokół 32 sesji został przyjęty. Punkt 4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesji. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się w troszkę poszerzonym składzie po raz pierwszy. Twarze od dawna niewidziane pojawiły się na sesji, ale taka tendencja się utrwaliła i abyśmy już się mogli spotykać w konkrecie na stałe. Szanowni Państwo, przekażę informacje odnośnie wydanych zarządzeń oraz realizacji uchwał, które na ostatniej sesji w okresie między sesjami, czyli od 23 kwietnia do dnia dzisiejszego, czyli do 17 czerwca, wydałem następujące zarządzenia. Zarządzenie nr 154 w sprawie zmian budżetu gminy Cieszków na rok bieżący, 155 w sprawie wprowadzenia zmian przepisów wewnętrznych Urzędu Gminy w Cieszkowie, 156 dotyczyło naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent do spraw finansowych, 157 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora publicznego przedszkola w Cieszkowie. Zarządzenie nr 158 dotyczy pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora publicznego przedszkola w Cieszkowie. 159 dotyczyło zmian budżetu gminy na rok bieżący. 160 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zarządzenie nr 161 dotyczyło wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paliniskach domowych na terenie gminy Cieszków. Zarządzenie 162 dotyczyło zmian budżetu gminy Cieszków i podobnie zarządzenie ostatnie nr 163. Na ostatniej sesji w dniu 23 kwietnia Rada Gminy uchwaliła następującą uchwałę. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący. Druga dotyczyła zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie z terenu gminy Cieszków. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Cieszków nr 3 łamane przez 9 przez 2014 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Powyższe uchwały przekazano do Wydziału Kontroli i Nadzoru Wojewody oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do tej pory nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Proszę Państwa, Szanowna Rado, jesteśmy w punkcie 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Cieszków za rok 2020. Szanowna Rado, Szanowni Goście, zgodnie z artykułem 28a ust. 4 ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku mówi ona o tym, że Rada Gminy raportuje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczenia czasowego. Głosy mogą zabierać również mieszkańcy według artykułu 28a ust. 7 ustawy o samorządzie gminy. Mówi ona, że mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Istotne, zgłoszenie chęci zabrania głosu należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na którym została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności otrzymywania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Ustawodawca wprowadził limit mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie i wynosi ona 15 osób. Chyba że radni postanowią, że może być tych osób więcej. Po zakończeniu debaty rada przeprowadza głosowania nad udzieleniem lub nie wójtowi wotum zaufania. Oczywiście bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Szanowna Rado, jesteśmy teraz w punkcie A, debaty nad raportem o stanie gminy Cieszków za rok 2020. Szanowni Państwo, raport otrzymaliśmy z dniem końca maja. Raport został przekazany radnym przez aplikację na sesję oraz wystawiony w BIP-ie Urzędu Gminy Cieszków, więc każdy miał możliwość zapoznania się z raportem. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad raportem o stanie gminy Cieszków. Szanowna Rado, bardzo proszę. Mm-hmm.
Nie widzę chętnych do dyskusji, więc przechodzimy, Szanowni Rado, do podpunktu B, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Cieszków wotum zaufania. Wysoka Rado, głosujemy. Za przyjęciem wotum
raportu. 2 się wstrzymało, nikt nie był przeciwny. Dziękuję Szanowna Rado. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu. Podpunkt A. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2020, sprawozdanie finansowego gminy Cieszków za rok 2020 oraz informacje o stanie gminy komunalnego gminy Cieszków za rok 2020. Szanowni Państwo, tu również chciałbym podkreślić, że mieliśmy możliwość zapoznania się z wykonaniem budżetu i z opiniami. Było to również omawiane na komisjach budżetu, jak również komisjach rewizji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Wójcie, bardzo proszę. Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, to przedstawię informacje takie podstawowe, ale to nie przedłużać. Jak oczywiście będą pytania, to służę. Bo myślę, że podstawowe informacje paść powinny, chociażby po to, żeby goście mogli posługiwać, zapoznać się z pewnymi rzeczami. Dosłownie w kilku słowach z takimi świeżymi danymi związanymi z finansami naszej gminy. Podstawowe informacje na dzień 31 grudnia wykonanie budżetu gminy wyniosło po stronie dochodów 25 804 266 zł, co stanowi 104,6 planu. Po stronie wydatków 24 607 914, co stanowi 93,19% planu. W tym wydatki bieżące 22 083 919 zł, naplanowane 23 161 787, co stanowi 95,35, i wydatki majątkowe 2 523 995, naplanowane 3 245 312. Wykonany budżet zamówień z nadwyżką w wysokości 1 196 351 zł. Informacje takie podstawowe, oczywiście zobowiązania wymagalne 0, nie występują, co jest bardzo istotne, mamy płynność, radzimy sobie, wszystko obsługujemy na bieżąco. Jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, łącznie wynoszą one 4 850 000 zł. Zmniejszyły się, jak Państwo widzicie, w stosunku do roku ubiegłego. W stosunku do wykonania dochodów procent zadłużenia, procent zobowiązań to jest 18,79%, czyli mamy jeszcze spory poziom limitu dopuszczalnego. Ja jeszcze tylko przekażę takie króciutkie informacje, bo akurat okazały się dane dotyczące współczynnika G, mówiącego o dochodach podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest to ważna informacja, bo daje ona taką jedną informację na temat możliwości finansowej gminy i tego, co gmina ma w dyspozycji, jeżeli chodzi o własne dochody i to, czym tak naprawdę może dysponować. Także w naszej gminie dochód jednego mieszkańca na rok 2021 przyjęty jest na poziomie 1320 zł. Tutaj warto powiedzieć, że średnia wojewódzka to jest kwota 2021 zł, średnia krajowa 2098 zł. Najbogatsze gminy w naszym województwie mają kwotę na poziomie 7. Najbogatsza gmina to jest w województwie, ma 7700 w przeliczeniu na mieszkańca. Tak więc w stosunku do średniej wojewódzkiej procentowo nasza gmina w przeliczeniu na mieszkańca dysponuje mniej więcej, średnia w naszej gminie w stosunku do średniej wojewódzkiej to jest 65%, czyli jeżeli województwo ma 100, to mamy 65%, czyli widać, że jest tego znacznie mniej. Średnia w stosunku do średniej krajowej to mamy 62% w stosunku do tego, co jest w kraju. Także myślę, że skoro udaje nam się jakoś ten budżet dopinać, na bieżąco realizować swoje zobowiązania, no to jest akurat plus. A te dane specjalnie pokazuję, bo one mówią to są takie obiektywne dane dotyczące, że tak powiem, zasobności czy bogactwa gminy. I myślę, że skoro przy tak stosunkowo niewysokich dochodach radzimy sobie z naszym
w roku ubiegłym. Postaram się krótko, aby to za długo się nie przeciągnęło. Pierwsza z zakresu transportu łączności była to budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ulicy Polnej w Cieszkowie. Która to ulica? Wiecie, na początku była autostrada drukowa, potem już nawierzchnia bitumiczna. Inwestycja została zrealizowana. Łączna wartość zobowiązań, wartość inwestycji to 209 223 zł. Inwestycja była dofinansowana w ramach terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych. Drogi powiatowe. Wspólnie z powiatem realizowaliśmy inwestycje na drogach powiatowych. Zostały zrealizowane remonty na skrzyżowaniu Wtórny Ostrowąsy, Cieszków, Ujazd oraz wykonany został odcinek 300 metrów nowej nakładki w kierunku Ostrowąsu. Wykonany został remont drogi w miejscowości Brzezina. Taki najgorszy odcinek zniszczony na ponad 200 metrów. Oraz odcinek podobny miejscowości Ujazd. Opracowanie projektu na potrzeby uzyskania inwestycji środowiskowych. Mówimy o obwodnicy naszej, która ma być budowana po stronie strony Cieszków. W ciągu drogi krajowej w zeszłym roku wydaliśmy na ten cel 7318 zł. Jak wiemy, obwodnica jest już zakwalifikowana do programu budowy 100 obwodnic w kraju i teraz czekamy na realizację. W tej chwili ukazały się ostatnie informacje odnośnie opracowania o podobnej nazwie tego samego. Mówiąc tak, w uproszczeniu, bo jeszcze dowiadywałem się w generalnej, chodzi o aktualizację tego, co było zrobione. Oczywiście przy wykorzystaniu tych materiałów, które zostały opracowane. Dzięki temu potrwa to znacznie krócej. A aktualizacja jest potrzebna, ponieważ w sumie opracowanie tej dokumentacji trwało około 9 lat, także to już te pierwsze elementy, niektóre się zdezaktualizowały. Kolejna inwestycja, przebudowa Piastowskiej w Cieszkowie, inwestycja zrealizowana za łączną kwotę 880 tysięcy, niespełna 600 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym roku 2020. Przebudowa drogi wszystkim doskonale znanej miejscowej, w Jankowej, inwestycja polegała na wykonaniu robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej na odcinku o długości 530 metrów. Było to uzupełnienie inwestycji realizowanej przez Lasy Państwowe, słynnej, doskonale wszystkim znanej. Dzięki temu mamy prawie 1,5 km porządnej drogi o nowej nawierzchni, nowej nakładce. Naszą drogę zrealizowaliśmy wspólnie ze starostwem. Koszt wyniósł niespełna 150 tysięcy złotych. Z tego po połowie finansowało to starostwo, nasza gmina. Otrzymaliśmy w zeszłym roku dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę, budowę nowej drogi. Chodzi konkretnie o ulicę Bożyczkową w Cieszkowie. Inwestycja ta została zrealizowana w tym roku. W ubiegłym roku był przeprowadzony przetarg, wykonawca. Dziś już ta inwestycja jest zrealizowana. Administracja publiczna w tym dziale w ramach informatyzacji urzędu zakupiono sprzęt i oprogramowanie, m.in. sprzęt komputerowy dla pracowników, laptopy, głośniki, dyski, SSD, zakupiono licencje programu Office, oprogramowanie antywirusowe. Mniej więcej tyle. Na ten cel wydatkowano kwotę ponad 110 tysięcy zł. Termomodernizacja i modernizacja budynku urzędu gminy w Cieszkowie obejmowało m.in. docieplenie oraz izolację ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu, wymianę ogródek dacharskich, parapetów zewnętrznych, budowy wiatrołapów, wejście B do budynku, przebudowę schodów zewnętrznych, malowanie płyt balustrad. Generalnie inwestycja ta miała wartość 402 650 zł. Były wykonane też drobne prace w remisie w Cieszkowie.
dnia wykonana została dokumentacja na temat modernizacji budynku oświaty w Krzyszkowie. Następnie wykonano za kwotę około 100 tysięcy złotych, dokładnie 110 918 pokrycie dachu, ocieplenie części strotodachu w szkole podstawowej, tej części dotyczącej auli. Między innymi w roku bieżącym udało się pozyskać jeszcze 1 000 000 złotych dofinansowania na kontynuację tejże inwestycji i w tej chwili wyłoniony został już wykonawca, będziemy przystępować niebawem do pracy. Udało nam się pozyskać oprócz tego środki w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za które zakupiliśmy samochód nowy prowadzący dzieci niepełnosprawne do szkół. W tym roku ten samochód już do nas fizycznie dotarł i w tej chwili już regularnie jeździ na trasie Cieszków, Miliczki po całej gminie. Dofinansowanie wynosiło około 50%, wynosiło 77 635 zł. W ramach gospodarki komunalnej, w ramach środowiska prowadzimy program dotacji własnych gminy na wymianę pieców CO na proekologiczne. W zeszłym roku wydaliśmy 43 500. Wypłacono dotację na wymianę pieca dla 20 osób. W ubiegłym roku ponieśliśmy wydatek 55 tysięcy złotych na wkład inwestycyjny w ramach Związku Gminnego Eko 7. Związane jest to z inwestycją prowadzoną przez nasz związek związaną z budową szoku oraz budową kompostowni. Na ten cel pozyskano kwotę 4 miliony złotych. Łączna wartość inwestycji to jest około 5 milionów złotych, a ona zostanie zrealizowana do końca tego roku. A ten milion to właśnie różnicy, między 5 a 4 miliony to stanowią składki inwestycyjne opłacane przez poszczególne samorządy będące członkami związku. Zakończona została inwestycja, która była realizowana przez kilka lat w etapach, w zależności od poszczególnych etapów wykonania tej drogi. Mówię o ulicy Barińskiego i łączniku między Barińskiego i Chrobrego. Polegało to na tym, że w ramach programu współpracy z samorządami wspólnie stawione udało nam się zrealizować te inwestycje, dało nam dostarczy wszelkie niezbędne materiały. Myśmy płacili za robociznę, łączny wkład na ten cel nasz wynosił 51 tysięcy złotych. W zeszłym roku zostało to rozliczone. Między innymi ułożono 311 metrów linii kablowej, z rurami osłonowymi montowano stare słupy, stare przewody zamontowano, nowe złącza kablowe zamontowano, poprawki posesji, nowe przełącza energetyczne, które też wykonywane w ramach programu. Z tym taulonem zakończył się właśnie w roku ubiegłym i w roku ubiegłym były te pieniądze wypłacone. Oprócz tego w miejscowości Grzebielin, jak wiemy, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców budowana jest wiata świetlicowa. W roku ubiegłym pozyskaliśmy na ten cel w ramach małych projektów kwotę 30 tysięcy złotych. 63 tysiące były wydatkowane. Oprócz tego z Funduszu Sołeckiego Grzebielin także dokładał do tej inwestycji. W miejscowości Wiadaszka realizowana była inwestycja kontynuacji budowy świetlicy. W sumie wartość inwestycji ponad 40 tysięcy, z tego 11,5 tysiąca to pochodziło z Funduszu Sołeckiego, o którym zadecydowali mieszkańcy. Także w miejscowości Góry za kwotę niespełna 10 tysięcy złotych wykonano kolejny etap prac polegający na wykonaniu wylewki betonowej w tejże świetlicy. Była to kwota dokładnie 5876.
tysięcy, 410 tysięcy złotych. Zostały wykonane prace dotyczące właśnie ulicy Kolejowej i przejścia pod torami i uzbrojenia terenu zobaczenia FOTE też po sesji pojedynczej, która nie miała, jako która ostatnia w naszej gminie jeszcze wody bieżące. Oprócz tego ten wniosek mówi także budowę studni, obiekty, likwidację starych studni, także jest on w trakcie realizacji, a ta część pracy nie została już wykonana. Tak jak każdego roku gmina dotuje budowę przydomowego oczyszczania ścieków przez naszych mieszkańców. W roku ubiegłym akurat już mniejszym powodzeniem się ten program cieszył, ponieważ dotowano tylko dwie przydomowe oczyszczalnie, resztę pieniędzy przerzucaliśmy na piece, ale łącznie z tego co pamiętam dofinansowano już chyba ponad 70 takich przydomowych oczyszczalni w naszej gminie, także nie jest to już kwota ilość mała. Co jeszcze? Remont elewacji budynku gminnego, tego, w którym się znajdujemy, ale dotyczącego części mieszkalnej, gdzie jako uzupełnienie inwestycji prowadzonej przez gminę Centrum Kultury, obecną panią tu dyrektor, dofinansowanie z tego co pamiętam, 90 tysięcy chyba, wykonywali ocieplenie i malowanie tych ścian zewnętrznych. Myśmy za 40 tysięcy jeszcze dokończyli tę część mieszkalną. Były wykonane tynki, malowanie ścian, naprawa instalacji. Częściowa gmina stała w Kielkiennej Dziejowej oraz opaska przy budynku. Inne takie drobniejsze zadania, które były realizowane. Opracowaliśmy dokumentacje projektowe, między innymi na budowę jednostronnego chodnika w miejscowości Patosławsko, przebudowę do gminy miejscowości Sławoć, budowę chodnika jednostronnego w miejscowości Dziadkowo, koncepcję budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębraszyce. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec. Gmina nasza pozyskała kwotę 116 702 zł na zakup komputerów, laptopów dla naszych uczniów. Wiadomo, w czasie pandemii szkoły były nieczynne. Miało miejsce zdalne nauczanie. W sumie 72 laptopy trafiły do rąk naszych uczniów. No i pomagały w nauczaniu podczas pandemii. Miejmy nadzieję, że niebawem te laptopy nie będą potrzebne. Wprowadziliśmy także program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Na ten program pozyskaliśmy dotację 38,236 zł i w całości pokryło koszty w tym roku tego programu. Zutylizowano w sumie ponad 73 tony odpadów azbestowych. Także realizowany był program, który był przez rolników dobrze oceniany. Usuwanie odpadów z poli rolniczych, które bardzo trudno zutylizować, zagospodarować. Firma za kwotę 12 035 zł pochodzącą w całości z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska usunęła około 25 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej w folii rolniczej. Przy urzędzie gminy zniknął taki pomnik, który stał od wielu lat. Masz tam budowy, który już tak naprawdę nie jest potrzebny, bo mamy bardziej nowoczesny, mniejszy. Oprócz tego stanowi zagrożenie dla pogotowia lotniczego, ratunkowego, które jak wiecie ma blisko na naszym stadionie. Ten maszt przeszkadzał, zagrażał, został rozebrany, usunięty. Inwestycją wydawałoby się mało kosztowną, chociaż bardzo ważną, była inwestycja rekultywacji składowiska w miejscowości Guzowice. Jak wiecie, składowisko zostało zrekultywowane, wykonano pracę o sporej wartości, z tym, że ponieważ to składowisko było nie
końca wypełnione, mogło być wypełnione właśnie kompostem, odpadami kompostowymi do pełnej wysokości czaszy. Dlatego udało się nam uzyskać przetarg, w którym startowało 7 firm, gdzie najwyższa oferta wynosiła 1 300 000, z tego co pamiętam. Udało się zrealizować tę inwestycję za 1 grosz. Myślę, że to jest też duży plus, bo jak widać, rozwój był bardzo, bardzo duży. W każdym razie mamy składowisko zrekonstruowane, na którym rośnie trawa i różnego rodzaju rośliny. Uzyskaliśmy też dofinansowanie na meliorację na terenie Cieszku, mamy pracę za ponad 28 000 zł, z tego 17 000 było dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście zrealizowaliśmy także cały szereg mniejszych zadań w ramach Funduszu Soleckiego i tu ukłon strony Sołtysu Prac Soleckich, bo oni w tym wiele pomagali, uczestniczyli, nadzorowali i angażowali się, także ponad 220 000 zostało spożytkowane, wydane w ramach Funduszu Soleckiego. Nie były to wszystkie środki przewidziane na fundusz, ponieważ zgodnie z apelem, z prośbą wiele stołów po prostu wydało mniej niż mogło wydać. No i za to też myślę trzeba podziękować, bo jakby nie było, to jest też jakiś sposób, żeby w czasach kryzysowych parę złotych po prostu zaoszczędzić. Jeszcze tak na zakończenie parę informacji. Myślę, że warto wspomnieć, że nie wszystkie inwestycje, czy nie wszystkie rzeczy wykonane na terenie naszej gminy mają odzwierciedlenie w budżecie, czy przeczytacie o nim w budżecie, ponieważ takie są właśnie, a nie inne sposoby rozliczania środków, między innymi wniosek na piece, które realizujemy w ramach współpracy z 6 innymi gminami, na których pozyskaliśmy 680 000. W tej chwili właśnie trwają już procedury rozliczenia tego wniosku. Te 680 000 trafi w całości do naszych mieszkańców. W budżecie ich nie zobaczymy. Są to pieniądze pozyskane, środki unijne oczywiście trafią do naszych mieszkańców. Tak jak mówiłem, nie zobaczymy w budżecie tych 4 milionów pozyskanych z ekosiedlenkę na inwestycje związane z przodami i kompostownią, bo te środki zostały przekazane do ekosiedlenki. Oczywiście studium będą wszystkim 5 gminom członkowskim. No, jeżeli chodzi o obwodnicę, no też zobaczymy na budżecie tylko wydatki, które przekazywaliśmy na opracowanie tego studium, ale myślę, że efekt w postaci obwodnicy, który miejmy nadzieję za kilka lat będzie już odczuwalny, będzie można zobaczyć i to między innymi dlatego, że te opracowania robiliśmy. Podobnie z tą manipulacją jest za 1 grosz, myślę, bardzo dobry strzał w cudzysłowie i dobrze, że udało się to tak tymi kosztami zrealizować, przepraszam. Podobnie arcówka, która też była oddana do użytku, chociaż środki były 19, koniec 19 już rozliczane, ale rozliczenia i odbiory ze względu na pandemię się przeciągały. W każdym razie my w budżecie wydaliśmy na 120 000, mamy nowy obiekt za 420 000. Warto też o tym pamiętać. To drogi powiatowe, które wspólnie realizujemy z powiatem, wiadomo, my mamy w budżecie jedynie wydatek na wsparcie powiatu. Ale jakby nie było, drogi, po których jeżdżą wszyscy nasi mieszkańcy, się pojawiły i jest ich myślę coraz więcej wykonanych. Także myślę, że tyle, jeśli chodzi o te inwestycje, bo i tak dosyć długo mówię. Chcę pokazać, że mimo tego, że tych środków zbyt wiele nie mamy, jednak udaje nam się pozyskiwać różnego rodzaju zewnętrzne pieniądze, realizować inwestycje, jakoś tę naszą gminę wpchać do przodu. I myślę, że trzeba powiedzieć na zakończenie tej części inwestycyjnej, że samorząd polega na
składa wniosek, pozyskuje środki, nadzoruje wykonawstwo, organizuje przetarg, nadzoruje inwestycje, potem ją rozlicza i tak dalej, uczestniczy w tym wiele osób. I też wszystkim właśnie, którzy w tym uczestniczyli, chciałbym podziękować radnym, pracownikom urzędu, którzy też jakby nie było, mają bardzo duży udział w tym, że coś zostało wykonane, zrealizowane, a nie zawsze się o nich pamięta, także pozwalam sobie o nich przypomnieć i podziękować naszym sołtysom, którzy jakby nie było, wykazują sporo inicjatywy i nie tylko przy Funduszu Sołeckim, ale przy wielu innych okazjach angażują się, pomagają zrealizować wiele przedsięwzięć. Myślę, że tyle. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie nam się udawało realizować kolejne inwestycje. Trochę obaw się pojawia, ponieważ jest dosyć dużo niespodzianek i zaskoczeń przy rozpatrywaniu wniosków, które są składane przez samorządy. Jak wiecie, wniosków jest dużo, a wyniki są bardzo różne i nie można uzyskać informacji czy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, no, ale to jest temat rzeka. Jeszcze w ramach tego punktu muszę przedstawić informację o stanie mienia komunalnego gminy. Tutaj już króciutko postaram się przedstawić te informacje według stanu na 31 grudnia. Gmina Cieszków jest właścicielem ogółem 68,31 hektarów gruntów, w których chodzą parki, lasy, grunty rolne, tereny budownictwo rekreacyjne oraz grunty pozostałe w tym drogi. Mamy 22 budynki stanowiące obiekty szkolne, kulturalne, mieszkalne oraz pozostałe obiekty użyteczności publicznej. Posiadamy 6 obrachowni wraz ze stacjami zatopienia wody, studiami gminowymi oraz dokładnie 64,39 km sieci wodociągowej. Składowisko odpadów już nieczynne, hale sportowe, boisko Orlik, boiska wiejskie, drogi gminne. I tutaj na temat dróg podam Państwu taką świeżą informację, bo myślę, że warto o tym wiedzieć. Posiadamy w sumie, bo udało zdobyć się takie materiały, 167,78 km dróg gminnych. Czyli jak widzicie, mamy co naprawiać, remontować i budować. Także jest tych dróg naprawdę sporo. Powiatowych na terenie naszej gminy jest 56,97. Droga krajowa to jest 9,99 km. No i prywatne drogi też się tutaj znajdują. I to jest 14 km 260 metrów. Nasza gmina jest udziałowcem spółki Przedsiębiorstwa Wypadki Komunalnej na Pryczy, która wybudowała sieć kanalizacyjną, której my jesteśmy też w części właścicielem. I jest członkiem Związku Międzygminnego Eko-Siedemka wspólnie z czterema samorządami, która zajmuje się gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości porządku. Myślę, że tyle. Nie będę tego tematu już więcej rozwijał, bo i tak dużo czasu zabrałem. Jeżeli chodzi o stan tego mienia, no możemy jeszcze z czystym sumieniem powiedzieć, że jego stan techniczny się poprawia z roku na rok, chociaż mamy jeszcze i tak wiele do zrobienia, wiele przed nami, wiele wyzwań, inwestycji, przetargów i tak dalej, ale na pewno jest tutaj postęp wyraźny, odczuwalny i widoczny i miejmy nadzieję, że tak to zostanie. Myślę, że tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Szanowny Radny, też chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Niektóre zostały podjęte.
że podejmowane są programy na rzecz poprawy bytu mieszkańców. To właściwie tak, jak mówimy, no można podziękować wielu osobom, oczywiście wójt, skarbnik, pracownicy gminy, ale myślę, że też koleżanki, koledzy radni, którzy